Witam Państwa w czwartek 19 listopada ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium przejedziemy się wyremontowanym wiaduktem na ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego. Będą także relacje ze ślubowania przyszłych rzemieślników i z finałowego koncertu Palm Jazz Festiwalu. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Dobra informacja dla kierowców. Przywrócony został pierwotny przejazd w dwóch pasach ruchu na ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego w obszarze budowy drogowej trasy średnicowej. Zmian dokonano na długości 70 metrów. Wykonano nową konstrukcję nawierzchni wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem. Przez kilka miesięcy kierowcy musieli się tam zmagać z ruchem wahadłowym. Kolejnym etapem prac związanych ze śródmiejskim odcinkiem DTS będzie oddanie ronda u zbiegu ulic Franciszkańskiej, Jagiellońskiej i Hutniczej. Oddanie ma nastąpić 25 listopada. Zakończenie całości prac budowlano-montażowych w związku z budową trasy przewidziane jest na koniec tego roku. Jako patron medialny wydarzenia zapraszamy Państwa na wernisaż wystawy jednego z dwóch zwycięzców tegorocznego edycji Gapartu. W piątkowy wieczór w Galerii Melina będziemy podziwiać wystawę Mai Wizor – My Słowianie. Część ekspozycji poświęcona będzie procesowi powstawania książek, od projektów ilustracji do technologii druku. Oprócz książek na wystawie znajdą się plakaty, animacje oraz autorskie gierki komputerowe, połączone ze sobą charakterystycznie dla artystki stylem projektowania opartym na wycinance. W cechu rzemiosł różnych i przedsiębiorczości odbyła się ważna uroczystość dla środowiska rzemieślniczego i nie tylko. Uczniowie klas pierwszych szkół zawodowych złożyli ślubowanie na sztandar cechu. Tym samym zostali oficjalnie przyjęci do środowiska rzemieślniczego. Robert Patrycja. Deniszczuk Wiktoria. Lewicka Weronika. Jest to po wielu, wielu latach przywrócenie tradycji rzemieślniczej, że młodzież pierwszych klas szkół zasadniczych składa ślubowanie na sztandar cechu, a następnie będzie przekazanie aktu ślubowania przez starszego cechu dla każdego ucznia imiennie i z nazwiska. Skąd pomysł na powrót do tej starej tradycji? Może z tego powodu, przede wszystkim z tego powodu, żeby pokazać, że rzemiosło żyje, że rzemiosło dobrze kształci przede wszystkim, bo jak wiemy na rynku dużo jest miejsc wolnych do pracy, a tych fachowców nie mamy, bo większość młodzieży i rodziców chce, żeby młodzież, ich dzieci uczyły się w liceach, a nie w szkołach zawodowych. Jesteście adeptkami fryzjerstwa. Skąd w ogóle pomysł na pójście do szkoły zawodowej? Z tego względu, że chciałabym się więcej nauczyć. Jest możliwość więcej, jest więcej praktyk i dlatego taka możliwość. No i tak jak powiedziała koleżanka, szkoła zawodowa daje więcej możliwości, jeżeli chodzi o naukę zawodu, bo jednak mamy te praktyki, tak, i się na nich kształcimy. System w tej chwili, system kształcenia zawodowego ponadgimnazjalnego to bardzo szerokie możliwości i możliwości dalszego kształcenia, uzupełniania kwalifikacji, zdobywania średniego wykształcenia, a nawet po zdaniu matury kontynuacja nauki na studiach. Także zawodówka to nie koniec kariery zawodowej. Idą tłuste lata dla szkolnictwa zawodowego? Może tłuste, nie powiem o tłustych, ale dzięki też mediom i Państwu, że tutaj przybyliście do nas i dzięki temu, że właśnie myśmy zdecydowali zorganizować takie właśnie uroczystość ślubowania, myślę, że to powoli będzie, że tak powiem, kiełkować i jakieś owoce z tego będą. Yes,
Wszystko, co dobre, szybko się kończy. To stwierdzenie odnosi się także do kończącego się w tym tygodniu Palm Jazz Festiwalu, któremu patronuje nasza telewizja. Wczoraj fani jazzu i nie tylko odbyli podróż dzięki kompozycjom gliwickiego muzyka Krzysztofa Koblińskiego, pomysłodawcy i dyrektora artystycznego Palm Jazz Festiwalu. O to, jak dotychczas przebiegała tegoroczna edycja, zapytaliśmy rzecznika festiwalu. Masę świetnych doznań muzycznych i tych takich w odbiorze od publiczności. Publiczność naprawdę nam daje sygnały, że jest to forma, która się sprawdza, która się podoba. W sumie już za nami jest ponad 15 koncertów. Świetni muzycy z całego świata przyjeżdżali do nas, wszystkie kontynenty, różne rodzaje muzyki, bo nawet to nie był tylko czysty jazz, ale wszystkie jego odnogi, muzyka lżejsza, muzyka poważniejsza, no i w sumie no, mnóstwo fajnych wrażeń muzycznych. Dzisiaj będzie premiera nowej oprawy muzycznej tych utworów znakomitej aranżacji Piotra Steczka, który podjął się tego zadania niełatwego i z tych czasami bardzo do siebie przystających nastrojowo utworów wydaje się, że wyczarował w tym brzmieniu fortepianu ze smyczkami dużą różnorodność i mam nadzieję, że publiczności to się będzie podobało. Do tego w koncercie mamy świetną dwójkę pianistów, która na ten materiał spojrzy od strony klasyków, gdyż obydwoje na co dzień grają utwory klasyczne, nie są jazzmenami, nie są improwizatorami i ten materiał w ich rękach zabrzmi na pewno inaczej. No dzisiaj 18 listopada wystąpi przed nami projekt Sagrada Familia. Będzie to projekt w wykonaniu Jakateryny i Stanisława Drzewieckich, w wykonaniu muzyki Krzysztofa Koblińskiego, autora tej płyty. To jest wydawnictwo z 2012 roku, nagrane w Gliwicach, no i tutaj dzisiaj odegrane. Bardzo ciekawą sprawą jest to, że nie grają sami pianiści, ale bardzo duża grupa ludzi na scenie. Będzie to kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt osób, razem z orkiestrą Auxo Marka Mosia. Także jest to jedna z najlepszych kameralnych orkiestr w Polsce, więc myślę, że będzie na co tutaj popatrzeć i zwrócić uwagę słuchową przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. To premiera, więc nie wiemy dokładnie, ale mam nadzieję, że to wszystko da radę zamknąć w godzinie muzyki. No i myślę, że będzie to pierwszy koncert z wielu, które jeszcze pewnie z tym materiałem zagramy. Były to czwartkowe wiadomości telewizji Imperium. Za chwilę informacje sportowe przedstawi Tomek Czoik, później pogoda na piątek. Niestety bez dobrych wieści dla meteopatów. Kolejne wiadomości jutro o tej samej porze. Życzę miłego popołudnia. Dzień dobry, Tomasz Czoik. Zapraszam Państwa na informacje sportowe. Duży sukces zawodników BJJ Factory Gliwice. Ekipa Sośnicy z Mistrzostw Polski brazylijskim Jiu-Jitsu przywiozła aż 5 medali. Złote krążki zdobyli Paweł Bańczyk i Wojciech Gryz, Łukasz Karpała wywalczył srebrny medal, Anna Łach zaś srebro i brąz. Serdecznie gratulujemy. Po przerwie na mecze reprezentacji do gry wracają piłkarze ekstraklasy. Jutro na wyjeździe zawodnicy Piasta Gliwice zmierzą się z Termaliką Brukbet Nieciecza. Podopieczni Radosława Latala zajmują pierwszą lokatę w tabeli z 34-punktowym dorobkiem. Termalika Nieciecza z kolei 9 miejsce z 19 punktami. Dla Słoni jutrzejszy mecz będzie pierwszym rozgrywanym w ekstraklasie na swoim obiekcie, który niedawno przeszedł przebudowę. Początek zawodów o 18:00. To wszystko w dzisiejszym serwisie sportowym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.